Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panie prezydencie, witam. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Wybory samorządowe na poziomie województw 5 czerwca tego roku. Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze, że Jarosław Kaczyński chce dobić Platformę i zamierza przejąć te samorządy, gdzie Platforma rządzi. Najpierw Warszawa, Mazowsze, potem prawdopodobnie Pomorze i tak dalej. I Częstochowa. Co pan na to? Spodziewa się pan wyborów samorządowych, czy nie? Tak, spodziewam się. Myślę, że się spodziewać możemy bardzo wiele jeszcze rzeczy, których żeśmy dotychczas nie spodziewali, między innymi zapełnieniu aresztów śledczych. Natomiast PiS myślę, że idzie na całość niedługo. Doktor G, inni samorządowcy, kolaboranci i spekulanci znajdą się w aresztach. Natomiast jeżeli chodzi o wybory samorządowe, no to trochę widać, że Platforma nie okazała się solidarna z PSL-em, bo kiedy PSL zaczął być stawiany do kąta w parlamencie, wtedy trzeba było, także Nowoczesna, ale i Platforma powinny odmówić przyjęcia funkcji wicemarszałka, póki PSL takiej funkcji nie dostanie, bo to jest takie zwyczajowe łamanie demokracji, czy także w służbach specjalnych. Znaczy Platforma? Ja myślę, że niestety i Platforma, i Nowoczesna zachowały się tutaj źle, bo należy być solidarnym ze słabszymi. Na tym polega demokracja, nie tylko na przepisach prawa. Tej solidarności ze słabszymi nie było. Natomiast tutaj ewidentnie prezes Kaczyński mówi PSL-owi, słuchajcie, albo przejdziecie do nas, albo znikniecie z tej sceny politycznej, bo wcale nie jest powiedziane, że PiS wygra te wybory do samorządowych wojewódzkich. Nawet bym postawił, że przegra. Natomiast na pewno PSL-u wtedy już może nie być. Ale te wybory, jakby pan tak miał obstawiać, pana zdaniem będą? Będą, dlatego że dobra zmiana polega na tym, że jest to nocna zmiana, że jest to zmiana prawa bez konsultacji i według mnie to jest największe zagrożenie konstytucji, kiedy ustawa o prokuraturze zmienia się w taki sposób, że nie konsultuje się z żadnym środowiskiem prawniczym. Przygotowuje to magister prawa, a wprowadza przewodniczący Piotrowski, który był jednak funkcjonariuszem aparatu przemocy okresu stanu wojennego. Ale są takie rzeczy, które są konsultowane, czyli na przykład ustawa 500+, czyli 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Z tego, co ostatnio czytam, to pierwsze wypłaty mogą być gdzieś w lipcu. Ustawa może wejść w życie w okolicach kwietnia. Czy wy jesteście gotowi jako miasto na ten proces, no, taki organizacyjny, jeśli chodzi o wypłatę tych pieniędzy? Znaczy, zacznijmy od tego, że ja uważam, że rzeczywiście zapomniano trochę o rodzinach w Polsce i jest to dobry kierunek. Sprawy techniczne zostawmy. Oczywiście. A dobry kierunek, czyli wypłata pieniędzy bezpośrednio rodzinie, to się panu podoba? To nie, ja myślę, że lepiejsza była ulga podatkowa, ale to są już sprawy ideologiczne. Szkoda, że poprzednio rządzący tego nie w ogóle nic w tej materii nie robili, dlatego przegrali. No Bronisław Komorowski cały czas się jakby szczycił tym swoim programem dla rodziny, no tak, kartą tylko dużej rodziny. Rzeczywiście zrobił duży krok do przodu, tak, ale jednak ludzie, nie dziwmy się, że osoby, które zarabiają 2-400 miesięcznie, patrzą trochę przez swój portfel, a nie przez to, czy dostaną zniżkę na basen, bo oni w ogóle na ten basen nie pójdą. Natomiast jeżeli chodzi, my się przygotujemy, bo staniemy na głowie, nie będziemy spali w nocy, a się przygotujemy, to nie jest problem. Natomiast co ciekawe, że PiS te wszystkie gospodarcze, finansowe, dobre rzeczy dla Polaków, czyli frankowiczów, dla dzieci, dla rodzin wielodzietnych, czy też ulgi podatkowe, wprowadza dużo później niż ustawę o prokuraturze, niż ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Dużo później? No dużo później. Dużo później, bo co innego jest w pierwszym miesiącu, co innego jest po pół roku. Panie prezydencie, ale wybory dopiero co były. No tak, ale to trzeba, myślę, że ustawy ustrojowe mają to do tego, że rozmontowują w pewien sposób demokratyczne państwo. Parlament, to z francuskiego, który przeczytałem ostatnio, to jest parle od dyskutowania. Tam nie ma dyskusji. Tam jest po prostu jazda czołgiem i oczywiście PiS wygrał demokratyczny wybór, nikt tego nie wetuje. Natomiast dyskusja jest tam, kiedy to kosztuje budżet państwa, kiedy się trzeba podzielić, kiedy trzeba zawłaszczać państwo. Tej dyskusji nie ma, tylko jest zjeżdżanie walcem. Natomiast dla mnie najgorszą ustawą, która jest ustawa o służbie cywilnej. Jest to powrót do nomenklatury partyjnej, tak krytykowanej przez nas trochę starszych ludzi, którzy pamiętają czasy PZPR-u, kiedy była nomenklatura PZPR-u, nikt spoza PZPR-u nie miał szansy na awans społeczny. W tej chwili nikt spoza nomenklatury PiS-u nie ma szansy na awans społeczny. Ale wie pan, ci, którzy to wprowadzają, mówią, że w praktyce, mimo że była ustawa o służbie cywilnej, to też tak było, że właściwie pracę w dużej części mieli szansę uzyskać koledzy i znajomi. Ja muszę powiedzieć, że obrażają rzesze
pracowników cywilnych w tym państwie, rzeszy także niezależnych mediów. Ja chciałbym powiedzieć, że w Urzędzie Miasta Sopotu będą konkursy, były konkursy. Nie pracuje żaden z moich znajomych. Są dwie osoby polityczne. Jest to jeden z moich zastępców i jeden z moich doradców. I takie mam prawo, ale oni odchodzą ze mną. Jeżeli ja odejdę, to oni odchodzą. Natomiast pozostali ludzie, dlatego tak dobrze funkcjonuje Urząd Miasta Sopotu. Dlatego Sopot ma takie między innymi sukcesy. Dzięki mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, niezależnym, ale także demokratycznie, normalnie z konkursów wybranych urzędnikom, a nie pociotkom. I jest jeszcze jeden zwyczaj. Nie ma rodzin w Urzędzie Miasta Sopotu. Dam taki przykład. Bardzo dobra urzędniczka Agnieszka Orłowska musiała odejść w momencie, kiedy jej mąż został wiceprezydentem. No ale ustawa o służbie cywilnej, ta nowa ustawa nic nie mówi o rodzinach, więc tutaj akurat ten argument... Ale są to zwyczaje, że jednak konkurs dawał to do siebie, że ten człowiek, każdy człowiek, który chciał startować do urzędu, musiał się przyzwyczaić, musiał się przygotować, musiał chociażby odrobić test, który był ze znajomości. Teraz mówimy, my bierzemy odpowiedzialność za państwo. Taką odpowiedzialność za państwo miało PZPR przez dziesiątki leci w Polsce i dokąd żeśmy doszli, widzimy. Porozmawiajmy w takim razie o finansach, o budżecie Sopotu. Chyba dzwoni komuś telefon. O budżecie Sopotu na ten rok. Wyście już zaplanowali te niższe wpływy, które potencjalnie mogą być z ustawy, której jeszcze nawet nie ma na widoku, jeśli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku i w związku z tym niższe wpływy z PIT-u? Powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest zła ustawa o obniżeniu... Podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Myślę, że to jest jedna z lepszych. Ale jej nie ma jeszcze. Ale będzie. W tej chwili mamy budżet, natomiast jest takie moje polecenie, żeby oszczędnie gospodarować środkami, żeby zachować pewną nawet 5-10% rezerwę. Zależy od wydatków, czy są sztywne wydatki, czy bardziej takie, które możemy zmieniać. I poczekać na ocenę w połowie roku, co będzie. A czego się pan obawia? Obawiam się... Czy ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, po pierwsze, nie ma w planach takich najbliższych, a po drugie, z wypowiedzi polityków ministra finansów wynika, że chyba nie będzie nawet w tym roku. No tak, ale jeżeli z drugiej strony słyszę ministra zdrowia, który mówi, że to samorządy mają kupować świadczenia medyczne, chciałbym przypomnieć, że samorządy parę lat temu kupowały te świadczenia medyczne, ale wtedy miały część wpływów z budżetu państwa, miały samorządy, a nie NFZ. Wobec tego, jeżeli się mieszkańców Sopotu dalej będzie pozbawiać, a dotychczas niestety także poprzednia władza ich pozbawiała pewnych świadczeń medycznych i przejdzie to na obowiązek samorządu, to będzie trzeba zweryfikować inne wydatki. Wobec tego my widzimy wielką niewiadomą. Oczywiście i gospodarzymy tak jak ktoś, który, no można oczywiście kupić samochód, telewizor w domu, prawda, kolejne nowe wideo, nie zastanawiać się, co będzie później, jak się ma tymczasową pracę. Jak się ma stałą pracę, pewnie człowiek tak postępuje. Jak to jest praca sezonowa, to musi się zastanowić. Ale nie wiem, jak będzie z kwotą wolną od podatku, ale w przypadku sześciolatków słyszę panią minister edukacji, która mówi, że gminy w jakimś sensie będą miały zrefundowaną tę potencjalną stratę z subwencji. No, oby tak było. Dotychczas nigdy tak nie było. Tak? Nie mówię tak, że... Ale to bez względu na to, jaka władza była, absolutnie, prawda? Absolutnie tak. I tutaj bądźmy obiektywni. Natomiast ja patrzę na to tak, że dla mnie gorszą rzeczą jest likwidowanie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków, bo to tak naprawdę nas cofa, tak? Bo to cofa to, że ten pięciolatek nie wszedł w taki tryb trochę nauki, zabawy, prawda? I to Polskę trochę cofa do tyłu. Myślę, że Platforma niepotrzebnie obowiązek szkolny wprowadza, a trzeba było zachęcać raczej ludzi, żeby szli w wieku 6 lat do naszych rodziców, żeby wysyłali dzieci. I będziemy dalej zachęcać, bo uważam, że to jest dobra rzecz. Natomiast chyba rządzący w Polsce za dużo chcą wprowadzać takich przymusów i uszczęśliwiania ludzi. Zanim o Platformę, bo jeszcze chciałabym pana o to zapytać, to chciałabym zapytać o szpital. 13 stycznia rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działki z przeznaczeniem na szpital. To się ma nazywać... Europejskie Centrum Rodziny. Invicta wygrała. To będzie szpital ginekologiczno-położniczy, kliniki, laboratoria medyczne. Pan mówi, że się pan cieszy, że znowu w Sopocie będą się rodzić dzieci, ale słyszę przedstawicieli Invicty, którzy dosyć realnie oceniają możliwości zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więc może się okazać, panie prezydencie, że to będzie trochę taki szpital dla bogatych. Bo kogoż to stać na to, żeby płacić za rodzenie. Pani redaktor, jeżeli dziecko urodzi się w szpitalu, to jest refundowane z automatu przez NFZ. Porody są taką... Nie, są nielimitowane, ale są to nie jest tak, że wszędzie jest... Nie, to nieprawda. To nie jest tak, że każdy szpital sobie może przyjmować te porody i wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia to zrefunduje. Musi mieć kontrakt.
A wie pan dobrze, praktyka jest taka, że są placówki, które nie mają na różne rzeczy kontraktów. Ale mam nadzieję, że jeżeli to jest tak nowoczesna firma i będzie miała tak dobre warunki, to będzie mogła także pozyskać ten kontrakt, prawda? I w tym żyje, a ponieważ każdy port jest refundowany, wobec tego nie wyobrażam sobie, żeby tych portów nie było. Natomiast na pewno niefrasobliwością by było ryzykowanie i wkładanie w to publicznych pieniędzy. Jeżeli prywatna firma chce to zrobić, to witamy to z radością. Jest to kolejny bardzo innowacyjny zakład pracy, bo to leczenie bezpłodności jest, ta firma jest dobrą firmą, która kompleksowo leczy bezpłodność. Tak? Od psychologii poprzez in vitro oczywiście. I dobrze, bo mają prawo ludzie się decydować na to, co chcą. Wybory szefa w Platformie Obywatelskiej prawie zakończone. Grzegorz Schetyna będzie przewodniczącym. Jacek Karnowski chce wrócić do Platformy. Już pan złożył odpowiedni wniosek? Nie, nie złożyłem tego wniosku, dlatego że na razie Platforma zachowuje się jak jest bez głowy. Co pokazuje... A, to chociaż... pan może się zastanawia, czy pan chce wrócić Ja bym chciał wrócić. Wierzę, że Grzegorz Schetyna coś zmieni, bo dla mnie w tej chwili Platforma jest jak chłopiec postawiony do rogu przez PiS. Chociażby to widać w braku dyskusji w Parlamencie Europejskim, czy za jak gdyby dania się zepchnięcia narożnika, że popieracie Niemców. Nie rozumiem, co to znaczy popieracie Niemców. Mój dziadek też zginął w 1939 roku. Moje mamy rodzeństwo było na robotach, bo było starsze od niej. A ja nie mam żadnej fobii antyniemieckiej. Bo... A co to znaczy, że Platforma się zachowuje jak jeździec bez głowy, bo nie ma szefa? Dlatego, że według mnie w tej chwili tak naprawdę nie ma szefa. Stary szef przegrał, co miał przegrać. Pani premier Kopacz przegrała. I w tej momencie Grzegorz Schetyna nie ma jeszcze do końca mandatu. Zobaczymy, jak to będzie. Ja bym chciał wrócić do Platformy, która będzie platformą ofensywną. Będzie miała swój program, także swój program socjalny, bo o nim Platforma zapomniała. A jeżeli takiej rzeczy nie będzie, no to ja mam co robić. Pracuję, gdzie pracuję i myślę, że można w wielu innych realizować się miejscach. A po powrocie z Platformy chciałby pan zawalczyć o funkcję, stanowisko szefa Platformy na Pomorzu ze Sławomirem Neumannem? Ja myślę, że jeżeli bym chciał wrócić do Platformy, to na pewno nie po to tylko, żeby płacić składki i podnosić rękę, ale powalczyć, żeby coś płacić. Myślę, że tak. O, to jest deklaracja. Tylko pytanie, kiedy będą wybory? Nie, deklaracja jest jedna. Platforma przede wszystkim musi się otworzyć na środowiska, bo dotychczas była partią zamkniętą. Druga rzecz, no musi zacząć pokazać swój program. Ten program to nie może być tylko obrona demokracji. To w wyborach, być... przed wyborami mieli program. No tak, tylko nikt z nas do końca tego programu nie pamięta. No, w ogóle nie czytamy programów. Taka nie czytamy, ale niektóre niestety, nawet głupie, ale programowe postulaty PiS-u pamiętamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.